Rozdział 9. Rozpacz. 2 godziny do świtu. Gramy dalej oczywiście w Anti-Down. Wrócił do sanatorium. Kierujemy Mike'iem. No, jak zwykle. Jak zwykle ciemności. Świetny nastrój, świetny klimat tej produkcji, naprawdę. Majstersztyk. No i graficznie mega. Czekamy na ich nowy tytuł. Ma się ukazać pod koniec sierpnia. Mam nadzieję, że wyjdzie w Polsce. Zobaczymy, co tym razem chłopaki wymyślą. Czemu ja tutaj nie mogę przejść? Zobaczmy sobie na dół. Okej, są jakieś blokady. Chłopak nie przeskoczy, jeżeli nie ma quick time eventu. Kurde, wrócił w to miejsce. No, facet, który się tu chował z tymi wilkami, już niestety nie żyje. Przeżył i tak sporo. Wiedział, jak walczyć z tymi stworami. No ale swoiliśmy tego wilka, więc mam nadzieję, że nas nie zaatakuje. A wręcz przeciwnie, może się nawet przyda, będzie pomocny. No dobra, nic tutaj nie ma, nic tu nie znajdę. Włazimy po schodach. Dajesz, Mike. Mhm. Że te bestie tutaj nie będą zaglądać w to miejsce. No okej, co dalej? Chyba muszę wejść właśnie tutaj, gdzie szedłem przed chwilą, ale jeszcze sobie co nieco posprawdzamy. Popatrzymy. Chyba nic tu, kurczę, nie ma, ale mimo wszystko nie byłbym sobą. A jednak coś tutaj jest, coś migocze. I mamy. Podnieśmy to. Jakiś obraz. Portret. Cudem ocaleni. Uwieńczona powodzeniem akcja ratowania 12 górników uwięzionych w kopalni po katastrofie z 5 stycznia 1952 roku. No tak, ale my wiemy, że reszta tych górników została na dole. No i prawdopodobnie, żeby przeżyć, kto wie, czy nie dokonali aktu kanibalizmu na tych, którzy umierali. Totem. Mike chyba najwięcej tych totemów znalazł. No, dalej. Czemu nie mogę go... Hello, 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 to nie tak. Weźmy go jeszcze raz. Nie mogę go przybliżyć. No co jest do jasnej ciasnej? Raczej niemożliwe, żebym brał go już wcześniej. No, ale nic tu, kurczę, no nie mogę. Jakbym nie ruszał tą gałką, to nie jestem w stanie zobaczyć tego totemu. No, troszkę dziwne. No, trudno. Nie będziemy przy tym spędzać nie wiadomo ile czasu. Kurde, no. Tak mnie kusi, jeszcze raz zaryzykuję. Bierzesz. No, sami widzicie, potem już tylko chcę go odwrócić. Nie jest w stanie go zobaczyć. Ale szkoda. Jakiś błąd gry. No dobra, to idziemy. Tutaj będziemy musieli przejść. Dokładnie, tutaj będzie jakieś wejście.
co dalej? Co ty, Mike, w ogóle kombinujesz? No, chcę znaleźć chyba Josha. Josh ma klucz do kolejki, ale jakby nie mogli poczekać do świtu, to też bez sensu. O cholera, nie ma wilków. Poczekaliby do świtu. No, coś tu się rzeczywiście wydarzyło niedobrego. Poczekaliby do świtu. No i wtedy jakoś spróbowali się wydostać. Ma też pomoc przecież nadejść. To już widzieliśmy wcześniej. No dobra. Tutaj mogę przejść dalej. Musimy sobie obejść to wszystko tu. Coś mamy, to też chyba widzieliśmy wcześniej. Tak, to jest to cygaro. No właśnie. Być może ten totem też wcześniej już oglądałem, dlatego nie byłem w stanie go odwrócić. Chociaż jest to trochę dziwne. Widziałem, że tam się coś świeci. Zobaczmy. Tam jest dalej też przejście. Jeszcze sobie chcę zobaczyć tą salę. Trochę przyspieszę kroku. Chyba już nic tutaj więcej nie znajdę. Tu możemy wejść, ale... Nie wiem, czy to droga tędy, czy tamtędy powinienem, kurczę, przejść. Tutaj mamy zablokowane przejście, już widzę. Ale coś tutaj leży. A, możemy zeskoczyć. No dobra, zeskoczymy. Jest broń. Bierzemy. Okej, to mamy pochodnie. Przyda się, może lepiej niż latarka. Latarkę schowa i weź tego gnata. No właśnie, naboje. Bierzemy. Good enough. Na pewno. No jednak dobrze, że tam poszedłem na górę, inaczej bym tego nie znalazł. No idziemy teraz tamtym otwartym przejściem wcześniej. Gdzie wilki? Co tu się w ogóle, kurde, wydarzyło? Chyba tutaj mieliśmy tą bramkę otwartą. Dajesz, Mike? Okej, idziemy. No już jest nastrój grozy. Tu mamy totem. No mam nadzieję, że ten zadziała. To naprawdę trochę bez sensu. Totem zagrożenia. Ten zadziałał, czy z tamtym coś już, kurczę, musieliśmy zrobić, tak mi się wydaje, ale... Znaleziony przez Mike'a w sanatorium. Troszkę, no właśnie, je można podnosić ileś razy, znowu mógłbym go podnieść. Czyli tamten już musieliśmy zobaczyć wcześniej, dlatego nie mogłem go obrócić. No nic, wychodzimy. Nie podoba mi się ten totem zagrożenia.
wiadomo, że coś się tu będzie działo. Zresztą to jest taka gra, że tu się co chwila coś dzieje. Holy hell. Wskazówka. Prowizoryczny cmentarz. Na wszystkich krzyżach znajduje się ta sama data. 24 lutego 52 roku. Co zaszło tego dnia, że zginęło aż tylu ludzi? Mamy tych informacji coraz więcej. Gdzie tutaj możemy iść? Shit, tutaj nie ma żadnego przejścia. Ha. Nic tu przynajmniej nie widzę. No dobra, widzę, że musimy wrócić tędy. Tutaj dalej nie przejdziemy, nie ma szans. Chyba słyszę wilki. Albo mi się coś wydawało. No właśnie, mamy broń, teraz możemy to przestrzelić. Ale dobrze, tam i tak musieliśmy wejść. Mamy totem, dostaliśmy nową wskazówkę też. Jest wilk. Aktualizacja efektu motyla, pewnie to, że go w pewien sposób oswoiliśmy, nam może pomoże teraz. Wilk poprowadził Majka przez sanatorium. No właśnie, dzięki temu. Kurczę, wszystko jest istotne. No. Happy to see me again, huh? Hey. I was hoping I'd run into you again. Alright. Good boy. Alright, pal. Coming with me. Alright. Here's the plan. I happen to see a map of this place. So, we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Oh. Couldn't have said it better myself. No fajnie, co? No wilk przyzwyczajony był do ludzi i tak, no miał właściciela. Zresztą ciężko mówić o wilku i właścicielu, ale przyjaźnił się z tamtym gościem. No, zawsze raźniej. Zawsze raźniej iść w dwójkę. Niekoniecznie z człowiekiem, ale chociażby z takim towarzyszem, który powinien nas ostrzec przed jakimś zagrożeniem. No właśnie. Doggy boy, calm down. Na pewno ma lepszy słuch i węch od naszego, no i wzrok. Kurde, kolejna miejscuwa. No nie sądzę, żebyśmy utknęli. Tutaj mamy chyba jakieś przejście. Właśnie. Coś tu jest. Dźwignia. No to jedziemy. Awesome. No spróbujmy. No, dajesz. Może się uda. Jest. Jest i przejście. See that? The dude got moves. Don't I, Wolfie? Idziemy, Mike. Świetnie jest oddane to sanatorium w tym klimacie, takim tylko światło z pochodni. No i schodzimy niżej. To już w ogóle nastrój i klimat grozy. Ten wilk mógłby być bardziej bliżej mnie, bo naprawdę lepiej bym się czuł. On chce iść w tą stronę.
Dokładnie, Majka. Można było czekać do świtu w schronisku. Dobra, widzimy, gdzie wilk poszedł. Zobaczmy sobie to. Fuck, man. This is truly disgusting. Ale jaja. Coś tu jest? These doors were built like tanks. How crazy were these inmates? No kurde, to tu się naprawdę działo. Jakieś pomieszczenie. What went on here? Wypuśćcie nas, umieramy z głodu, zamarzamy. Zapłacicie mi za to, przestańcie na nas eksperymentować. Ja pierniczę to. Czyżby na tych uwolnionych górnikach jeszcze eksperymentowano? O shit, to tu się naprawdę działo. Nic dziwnego, że to miejsce jest jak przeklęte. Ale popaprane to wszystko. Zaraz pójdziemy za wilkiem. Widziałem tu jeszcze jakieś pomieszczenie. No właśnie. Zobaczmy. Mamy wskazóweczkę i tu jest jakaś aktualizacja. Aktualizacja: dr Bowen został zabity tego samego dnia, co osoby pochowane na prowizorycznym cmentarzu. To pewnie wynika z tej notatki. Akt zgonu wystawiony w pośpiechu. Akt zgonu z datą 24 lutego 52. Według zawartych w nim informacji ciało zostało częściowo zjedzone. Jesus. Jesus Christ. Kolejny zgon, który miał miejsce 24 lutego 52, musiała się wtedy wydarzyć jakaś masakra. Nazwisko zmarłego: zmarłej Sarah Smith. Niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą począwszy od 8 marca 51 do 24 lutego 52. Prawie rok tutaj ich trzymano. I widziałem ją żywą po raz ostatni w dniu właśnie 24 lutego. Przyczyny śmierci: ciężkie rany szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej, utrata krwi w wyniku obrażeń. Jeśli śmierć miała miejsce w wyniku działania przyczyny zewnętrznej, przemoc, proszę wypełnić także poniższe pole. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo to było. Pochodzenie obrażeń: rany zadane ostrym obiektem, prawdopodobnie paznokciami, matko. Ewentualne dodatkowe uwagi proszę umieścić w przewidywanym na to polu na odwrocie. Podpisano: dr Bowen. Na odwrocie, uwaga, ciało zostało znalezione dopiero 6-8 godzin po śmierci. Fragmenty jelit i nerek zostały najprawdopodobniej spożyte przez napastnika. Ja pierniczę, co tu się działo. Masakra. Przepraszam, że jeszcze raz tutaj wejdę, ale coś chyba przegapiłem. Patrzcie, jest aktualizacja prawie wszystkich wskazówek. Tutaj coś jeszcze mamy. Bowena, raport Bowena zawierający informacje. Może tu jest jeszcze też jakaś aktualizacja. Zjedziemy sobie na dół. O kurde. Wszystkich ich po prostu trzymano pod obserwacją. A tutaj mamy jeszcze aktualizację z poprzedniego. Josh przygotował to, by jego historyjka o psychopacie wydawała się prawdziwa. To był głos Josha. Nigdy nie było żadnego zbiegłego więzienia. Tu mamy odnośnie tego, że Josh to wszystko spreparował. Kolejny z numerów Josha. Nie było żadnego psychopaty. Światło pochodziło z kryjówki Josha w piwnicy. Wszystko się tutaj nam poaktualizowało. To muszą być miejsca, w których nieznajomy natykał się na Wendigo. To już też wiemy. Ile świn musiało zginąć, żeby Josh mógł odegrać się na znajomych? Josh umieścił tu siekierę do trzeciego planu mającego przerazić przyjaciół. Jezus Maria. Wszystko z Joshem. Josh planował zamieścić to wszystko w internecie, stąd te kamery. To w ten sposób Josh sterował telewizorem, drzwiami i światłami w schronisku. Josh miał w ciągu ostatniego roku mnóstwo okazji, by je zrobić, te zdjęcia. Josh potrzebował wnętrzności do swojej machiny. To się nazywa dbałość o realizm. No naprawdę. To ta świnia była taka tam rozpruta. Josh zmierzał opublikować to wszystko w internecie, to wiemy. Całe to makabryczne przedstawienie jest sprawką Josha. To wszystko mamy poaktualizowane po tym, co ostatnio się dowiedzieliśmy, że to Josh się zabawiał w psychopatę. Ale teraz wiemy, że tutaj oprócz Josha latają te całe Wendigo.
No dobra, a my idziemy dalej. Wilk gdzieś tam już poszedł. My za nim. Na razie spokojnie, ale to wszystko jest takie tutaj mocno podejrzane. No, on gdzieś nas wyprowadzi, ten wilk. Oh shit, tam widziałem, coś się wspinało do góry. No to nie był wilk. To już było jedno z tych Wendigo. No i właśnie, powoli się zaczyna robić z deka nieciekawie. Tu jest jakieś przejście. Tak, bo my już docieramy do kopalni. Shit. Będzie się działo. Będzie się działo jak zwykle. Już mi serducho zaczyna mocniej bić. No ale dobra, tam musimy iść, ale my sobie jeszcze zajrzymy tutaj. Czy czegoś tutaj nie mamy ciekawego? Jezus, gdzie my teraz jesteśmy? Musieliśmy tam być już wcześniej. Pójdziemy jednak tym skrzydłem B, które gra pokazywała, jeszcze tutaj tylko zerknę. Zobaczmy. No, tego nie widzieliśmy. Film pewnie z tego 52 roku. Tam jest chyba przywiązany ten pacjent, on się wyrywa. Aha, teraz się uwalnia. Udało mu się. O kurde. Czy oni się zmieniali w to? Ci górnicy. Oh shit, już się domyślam, co tu się wydarzy. No właśnie. Skrępowany pacjent najwyraźniej przemienia się w jakieś stworzenie i staje się agresywny. Atakuje ludzi kręcących film. No właśnie. Aktualizacja i to mamy to krzesło. Wygląda to jak krzesło, którego używano na starym nagraniu pokazującym przemianę górnika w Wendigo. Ale jaja. No. Działo się tutaj, w tym zakładzie. W całym zasranym sanatorium. Nie wiem, czy powinniśmy iść, kurczę, tutaj, czy jednak w tę stronę. Oho. Wilk poszedł. Pójdziemy za nim. Mamy tą... Ministrzel. O, shit. Ohoho. No to elegancko, to już się coś dzieje. Już się coś dzieje, a my krążymy i krążymy. O, shit. Tam widziałem, się wdrapywało gdzieś to Wendigo właśnie chyba. Chyba w tamtym pomieszczeniu, gdzie ten wilk patrzy. Ale jaja. No dobra, musimy iść tutaj tak. O, shit. Po co? Nie strzelam do tego. No właśnie, szkoda. O Jezu. O Jesus. Szkoda naboju było na szczura. No super. O shit, ale to wygląda przerażająco. Dobra, przed siebie. Nie pamiętam drogi. No dalej. Jezus Maria, jak one wyglądają.
Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby w niego strzelić. I tak mu nic nie robię. Może na chwilę da nam spokój. Fuck. No shit, jeszcze straciliśmy pochodnie. Fucking way this is happening. No miałeś latarkę. Mam to otworzyć? O shit. No co jest grane? Ile mam w niego strzelać? Dalej. Tu utknę do cholery. Ach! Chyba nie zdążyłem. Szybciej. Ah, shit. Oh, shit. Jest kolejny gnój. O, shit, widzi nas. Wolałem być cicho, żeby się nie poruszyć. Ja pierniczę. Dziele. Masakra. Niech on stąd kurde idzie. Dalej. Ja pierniczę. Może gdzieś polazły. What? Ten wilk to nam tu chyba za wiele nie pomoże, ale dobrze, że ktoś jest. Jezus Maria. Nie wiem, czy strzelać do niej to bez sensu. One są za kratami, bez sensu, żebym marnował amunicję. One at a time, boys. It's enough for me for all you. O, shit, no. Teraz to już strzelę. Ja pierdziule. Za szybko te przyciski. Nie wiadomo, na czym się tu skupić. O, shit. Kurde, zmarnuję całą amunicję bez sensu chyba. Nie strzelam w nic. Są za kratami. No, teraz to już chyba będę musiał. Oh shit. Jesus Christ. O, w mordę.
Ja pierniczę. Otwieraj te drzwi. Ja pierdzielę. No, to je może załatwi. Oby nam starczyło. Zabił je. Nie miałem wyjścia, tak musiałem zrobić. Dobra, zamykamy tą zasuwę. Ja pierniczę. Zwariować można. Gdzie masz latarkę, Mike? Gdzie wilk? Kolejne dziwne pomieszczenie. Tam już widzę, jest tutaj jakieś przejście. Kurde, Wendigo, to ci wszyscy górnicy. I Hanna też może być, kurde, jednym z nich, skoro tyle przeżyła, a siostra nie. Musiała się chyba skusić na coś. Jezu, wyjdźmy już stąd, please. Nie chcę być już w tym sanatorium zasranym. Gdzie wilk? Tu nie przejdę, tutaj mamy przejście w prawo. Jezu, chwila oddechu, ale tylko chyba chwila. Gdzieś biegają. Po coś ty się tu do cholery, Mike, wybrał? Baranie. Ja pierniczę, ale miejsce. Ale z tego miejsca dowiedzieliśmy się wielu rzeczy istotnych. Co tu się tak naprawdę wydarzyło? Ale biegają wszędzie. Biegają wszędzie te wieśniaki. No dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. O Jezu, o Jezu. Zamykaj to, zamykaj. Zablokuj. O Jezus Maria. No skacz. Skacz do niego, please. Aktualizacja efektu motyla. Wilk poprowadził Mike'a przez sanatorium. Nowy przyjaciel Mike'a przeżył. No proszę, czyli przeprowadziliśmy tutaj nawet... On nas poprowadził, my jego. To chyba tyle na razie z wilkiem. Jesus, Mike, spierdzielaj stąd. Okej. O Jezus Maria. Co? Już nie mam szans. No i kolejna ekipa. Tamten poszedł sam z wilkiem. Ci idą razem. No. Będziemy grać Ashley. Tunel do sanatorium. Dobra, pokrzep. No, Chris, we are not leaving you. We're sticking together. Mike will just have to wait. Aktualizacja efektu motyla. Ashley nie zostawiła Chrisa. No gdzie, no kurde. Bez jaj.
mamy też aktualizację statusu Ashley. Dobroczynność się zwiększyła, to już na maksa. No idźmy. Idźmy z grupą przyjaciół. Jeszcze mnie interesuje, co z Mattem. Gdzie Matt? Kurde, te Wendigo. Któryś tam zaatakował Mike'a, skoczył na niego, ale... No mam nadzieję, że coś się wydarzy, że on przeżył. Już nieraz myślałem, że kurczę, coś źle zrobiłem. Ludzie poginęli, a tu się okazuje, że jednak wszystko było w miarę okej. Ashley, przejdziesz tutaj? Nie przejdziesz. No to idziemy dalej. Super, co? Wyobraźcie sobie, że idziecie takimi korytarzami z latareczkami, a gdzieś tam szaleją jakieś Wendigo. Wcześniej myśleliśmy o psychopacie, a tu jest groźniejszy wróg. Zdecydowanie. Tato ma tyłeczek. O matko święto, on jest super. No sam mi się najbardziej podoba, bez dwóch zdań. Dobra, widzę, że tu jest krata. Ale czy myśmy czegoś tutaj nie przegapili? Dziewczyny, Chris? Chyba nie, a jednak coś tam, jednak jest. No, sam już próbowała, nic z tego nie wyszło. Czyli chyba musimy zejść dołem. Super, po prostu. Jeszcze lepsze przejście, pewnie. Wait. Hey, what about this? I mean, should we try it? Well, it's not like we got a whole lot of choices here. No to ciągniemy. Co jest? Aha, dobra, niepotrzebnie puściłem R2, cały czas trzymam teraz. No i okej. Poszło. Okay, this is maybe the last place I would want to be right now. Jak każdy pewnie. So who's going first? Ale nie ma wyjścia. After you. Kto schodzi pierwszy? No proszę. Ta, co mi się podoba, jest jeszcze najodważniejsza. It's not so bad. You think this is the tunnel to the sanatorium? Of course it is. Where else would it go? Oby tak było. No, oby udało im się dotrzeć do Mike'a. I know you're hurt, but you gotta move it, all right? I'm trying, Ash. Dajesz, Chris, dajesz. Każdy ma dosyć. Kolejna świetna miejscowa. Te miejscówki gdyby się nadawały na jakąś super grę RPG. I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it, but we gotta keep moving. Can you just catch up, please? O Jezu, zostawią ją samą? Jesus. Nie róbcie takich żartów. Świetnie, reszta brygady se poszła, ale świry. Czekajcie, tak nam już uciekli. Tu nic nie ma, dobra, no to idziemy. Już ta latarka gówno świeci tu. Dobra, idziemy za nimi. No wiecie co, no nie mogli poczekać, kurde. Ile mi zajęło zamknięcie tego włazu? 15 sekund? 10? Już polecieli. Ja pierdzielę, jakie ciemności.
Ej, ekipa, gdzie wy kurde jesteście? Nie wkurzajcie mnie. Hello? Who's there? Anybody? Jessica! Is it you? Spadamy głos. O Jezu, aż się boję. Ashley podążyła za głosem. This is fucking crazy. Jessica. Już to nie może być ona. Jessica, is that you? Aktualizacja statusu. Odwaga. Ciekawość. Ha. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Zresztą nawet nie wiem, gdzie iść. Jesus. Co to ma być? Po co ja tu szedłem? Kurde, to może być rzeczywiście ona. Ale jaja. Nie wierzę, ale kurde. Dobra, otwórzmy, ja pierniczę, boję się. O shit. O shit. Aż podeszła do klapy. Oh shit. O w mordę. A ja głupi mogłem iść za grupą. Fuck. No to świetnie. Ale jaja. Kurde blade. Josh. Sam, kopalnia. Ja pierniczę, ale pech. Mogłem iść za nimi. Już wiedziałem, że Jessica nie żyje, a się łudziłem. Get back to the lodge. Shouldn't we stick together? Sam. I'm sorry, I have to get Mike. With you or without you? Just make it back, okay? Ja pierniczę. Spróbujemy wskoczyć. No dobra, ty. O Jezu, już myślałem, że się udało. No dajesz, dajesz. O w mordę. Biedna Ashley, ja pierniczę. I nigdy człowiek nie wie, kurde, co zrobić. Ale jaja. No łudziłem się, bez sensu się łudziłem. Co mamy tu? Zeskocz. Jeszcze nie. Tu coś jest?
man. Gdzieś tam się trzeba by było pewnie dostać. Czy tutaj nie ma jakichś schodów? Exactly. Czemu oni się rozdzielają? Fuck. O, w mordę. Przerażenie, przerażenie. No to tam już nie pójdziesz. O Jezu. To to coś, co chyba zabiło Ashley. Przyda się. O, shit. No, to tu musimy zejść. Co dalej? Tam gdzieś chyba było dalej przejście, czy nie? No dobra, idziemy. Tu są drzwi. No to otwórzmy je. Tylko nie zapomnij wziąć tego pręta. Wzięła. Ja pierniczę. Mam dosyć, no. Już myślałem, że w miarę. Kurde, biedna Ashley, bo i za grupą. No właśnie, którędy? No nie jestem przekonany co do tej tutaj trasy. Zobaczymy. Oho. Tutaj widzę, można nieźle pobłądzić. No, gdzieś doszliśmy. Czy dobrze? Się okaże. Idziemy tutaj. Jest jakaś furtka. Oni się durnie wszyscy porozdzielali. Kurde, było siedzieć w schronisku, czekać do świtu. Bum. Silna dziewucha. No i trzeba przyznać, że odważna, bo ja bym się naprawdę tutaj posrał. Aktualizacja statusu. O Jezu! Jezus Maria! Shit! Po coś ty tu przylazła? Ja pierdzielę. Teraz to już podnoś to. Dalej. Mordę, przecież w tym kurde sanatorium jest pełno tego gówna. O shit. Wiecie stąd, kurde. To jest chore, to jest chore. Zaraz zobaczymy, bo tutaj mamy aktualizację. A nie wiem, czy się gra nie skończy za chwilę ten rozdział. Sam uratowała Majka w sanatorium. Dobrze, że wzięła tego pręta.
Kolejna dusza zabita. Shit. Całe to sanatorium powinni zjarać. Whoa. You all right? Define all right. Alive, for a start. Ona tak.